2 lipca odbył się briefing prasowy poświęcony akcji sprzątania Książeńskiego Parku Krajobrazowego, które odbędzie się 11 lipca. W tą społeczną akcję zaangażowały się miasta Wałbrzych, Świebodzice oraz m.in. Lasy Państwowe, Państwowa Straż Pożarna czy Wody Polskie. Akcja rusza za niecałe 2 tygodnie, 11 lipca o godzinie 14. Zbiórka na głównym parkingu przy Stadionie Ogierów. Jest pan pomysłodawcą akcji Sprzątnij Park Książeński, a jak zrodził się pomysł na tą akcję? Jak większość ludzi spacerujących po parku od strony Podzamcza, zauważyliśmy z kolegami, ze znajomymi dużą ilość śmieci w Sztabniku. No i tak poszedł pomysł po internecie, po Facebooku, żeby zebrać jakąś grupę ludzi, no i razem wspólnymi siłami te śmieci powybierać, posprzątać. Jakimś dziwnym trafem tak się stało, że ta akcja się tak rozrosła, że przyłączyły się do tego różnego rodzaju służby, instytucje. No i w tym momencie namawiamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i Świebodzic o przyłączenie się do naszej akcji i pomoc nam w tym szczytnym celu. A proszę mi powiedzieć, kto weźmie udział w akcji? No, głównymi osobami, które wezmą, to są przede wszystkim mieszkańcy, ludzie. Na nich liczymy, żeby się do nas dołączyli i przyszli pomóc nam. A ze służb takich, które tam nas wspierają, jest to na przykład Straż Pożarna, GOPR, PTTK, Zarząd Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Wody Polskie. Oczywiście patronatem objął to sam prezydent Roman Szełemej, także burmistrz Świebodzic. Tych instytucji troszkę się nazbierało. Powiedział pan, że park jest brudny, zaśmiecony, a pana zdaniem, dlaczego nie dbamy o nasze dobro, o środowisko? To już jest kwestia mentalności ludzkiej, podejścia do takiego prostego zagadnienia jak śmieć. Każdy myśli, że papierek wyrzucony po drodze na spacerze w parku nic nikomu nie szkodzi. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to rzeka Pełcznica i Szczawnik, które nanoszą, a przede wszystkim Pełcznica z miasta, jak są takie właśnie ulewy, duże ilości wody opadowe spadają, nanosi dużo ilości śmieci do samego nurtu rzeki. Tam te śmieci się zatrzymują. To jest taki główna bolączka naszego parku. Panie burmistrzu, jakie jest pana zdanie na temat sprzątania Książeńskiego Parku Krajobrazowego? Panie redaktor, myślę, że tu inicjatywa jest bardzo, bardzo trafna. Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych zorganizowało, gdzie patronatem objął prezydent Wałbrzycha. My jako Świebodzicy jak najbardziej utożsamiamy się i z Wałbrzychem, a tym bardziej z Parkiem Krajobrazowym, który tak naprawdę przylega również do Świebodzic. Pragnę zwrócić uwagę, że i bramy książańskie, które są od nas, od ulicy Wałbrzyskiej, jak ulica Zamkowa, gdzie widać piękny zamek książ, jest otuliną właśnie tego parku. My jako Świebodzice przyłączamy się do tej akcji, będziemy również chcieli sprzątać. Razem z Wałbrzychem i razem ze stowarzyszeniem wszystkie osoby chętne do prowadzenia tej akcji serdecznie zapraszamy.